Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demon Diaz, no i oczywiście jest ze mną Dail. Witam wszystkich, dzień dobry moi drodzy. No i ruszamy dalej z zadaniem Przątka Cieni, którą po prostu musimy znaleźć. Mamy odnaleźć konkretnie kocioł Przątki. Ostatnio dotarliśmy do najgorszej lokacji w tej grze chyba, czyli do odpowiednika Blighta, takiego typowego. W którym to spadliśmy i umarliśmy. Też cię kusi ta znajdźka? Bardzo, ja ale powiem ci, że pewnie to i tak nie jest nic ciekawego. Ja bym ich nie brał, dobra. Chociaż ej, tutaj uważaj, on będzie rzucał zaraz nad nami, patrz. Tu jest ten typ, no. O, coś leci. Ej, to właśnie. Z pleców. To są jeszcze inni. Okej, ładnie. Uważaj, biegną kolejni. Dobra. Jeszcze dwóch. Mam go. W miarę tak spokojnie, okay, tu jest, jeżeli chodzi o ilość przeciwników, chociaż no też nie chcieli chyba przesadzić, nie? Żeby tutaj na patrz na tę znaczkę tam u góry. Ej, wiesz, że tu jest jeszcze typek jeden, który siedzi? Patrz to. Spójrz na mnie. No. Tam nie ma nikogo, ja go zabiłem. No, on siedzi. Okej. Okay. Właśnie go bije po głowie. Dziwne. Nawet dźwięki wydaje. Dobra, ale... Wiesz co? Problem jest, że ja nie mam już włóczni, mam tylko wybuchające. No to raczej zostawiamy to wszystko. Powiedz gdzie mi teraz... Jesteś? No tutaj, na dół idę. Nie wiem, czy dobrą ale stronę. Ale znajdźkę mamy w drugą stronę. Znaczy znajdźkę tutaj. Czy questa? Czy questa, właśnie mówię. O, czekaj, tutaj, to gdzieś jest pod nami. To jest gdzieś pod nami. O, słychać. No, bo rozkwita tak to wszystko. No tylko to musimy obejść, więc wydaje mi się, że to jest pod nami w... tą stronę, tutaj, wiesz? Może to być. Wiesz co? To wygląda jakbyśmy tak. Mogli sobie zaskoczyć, tu jest znajdźka nawet. Oj, przeciwnik to piękny. Ej. Skacz pierwszy. Co on robi? Pijany. No chyba nie jest. Ale najgorsze, że on nie może spaść w przepaść. Zablokowałeś cios. Ja w końcu z tą tarczą. Śniący korzeń najlepiej. No tutaj jakbyśmy zeszli, nie. To nie, to... A czekaj, tutaj. Słucham cię, jak tutaj? Okay. Jak ktoś to... Na farcie teraz? Zrobił, gościu. O fuck. Trzech przeciwników. Dobra, pomagam ci. Dobra, ja biję tych małych. Biję bydlaka. Jeden spadł. Nie, o nie. Dobra, full HP. To jest dobre, że życie się od razu pojawia, a nie że się jakoś regeneruje powoli. To mi tak. Teraz życie uratowało. Dobra. To gdzieś tu musi być, jest drabina. A wiesz, że my tutaj byliśmy już? Wiem, ale ten quest, kocioł gdzieś tu musi być. No właśnie, nie wiem teraz tak sam, szczerze mówiąc. Czy to nie jest w jakąś inną stronę, bo na mapie to jest przed nami trochę i... No właśnie. Nie, na mapie to jest tak jakby tutaj. Jest jeszcze coś pod nami? Nie. Nie, pod nami jest tylko ta platforma, na której byliśmy przed chwilą. Więc to może być nad nami tylko. No to typowe blind out, naprawdę. No, nie gorzej, bo... Nie da się tu wskoczyć pewnie. Dobra, gdzieś... zobaczę czy wybuchowymi da się rzut... A czekaj, tutaj... Tu jest drabina, dobra. Ale więc, to na dole to jest miejsce, w którym my już byliśmy na 1000% tak, i tam pamiętam. Nic nie ma. O Jezu, nie, to jest to miejsce, w którym... Tak, w którym zginąłeś. Tak. Chodźmy stąd lepiej. Nie wchodzę tam. No nie, dobra, nie ale... próbuj nawet. Jak my mamy to zrobić? Wiesz co, no ja bym poszedł tędy gdzieś... sobie może? Ale... No dobra. O. Ale powiem ci, że dużo jest tych skarży z Blightem, trzeba przyznać. No, ale naprawdę to strasznie podobnie wygląda to. Dobra, chyba bym szedł na drugą stronę, nie? No. Tylko czekaj. Masz czy ja coś mogę z tą włócznią? Mam włócznię, tą, która wybucha. Dawaj, to na pewno zadziała. Myślisz? Zrobiłeś? A, wołasz mnie, dobra, już myślałem, że umarłeś, jakiś napis. Wyskoczył. Leci, dobra, działa. Świetnie. No wiesz, włócznia to włócznia. Dobrze, że to wybuchnie zanim tam podlecę. Ej, no w sumie, bo byś tam się poleciał, by cię wybuch zrzucił w przepaść, to by było piękne. Dokładnie. Czekaj, tutaj nic nie ma. Ej, a to ognisko? Ej, wiem gdzie trzeba iść.
Wow, dodali efekty strzelania ogniska. A było chyba tutaj wcześniej. Na tą wieżyczkę nad nami. Wydaje mi się, że tędy trzeba jakoś przejść. To jest jaskinia. A nie, dobra, to jest ten nasz. Ej, a tutaj byliśmy? Patrz. Tam tu przychodziliśmy? Czekaj, że ty jesteś? Nie, tu chyba nas nie było. Ale tam, to nie jest nasz quest, ale patrz. Fajnie to wygląda. No. W ogóle, powiedz mi, jak myślisz, czy tutaj to teleportowanie jest wymagane, żeby przejść tą grę? Znaczy tą mapę? Tak. Raczej tak. Chodźmy tu. Aha, dobra. Gdzie poleciałeś? Na najwyższy tak, szczyt. Odsuń się tylko. A no tak. A ty, chyba... ktoś skacze do ciebie. Oj, tu jest dwóch typów. No, ja tam staram się dolecieć zaraz. Wydaje mi się, że nic byś mi nie zrobił tym wybuchem. Bo chyba wolę friendly fire jako takiego nie ma. Nie wiem, wolę nie ryzykować, ale wybuch odrzuca, więc... O nie! Spadłeś? Idę tak na amen, bo spadłem z wysokości. O nie, najgorzej. Ale dobra, mamy bardzo blisko naszą kapliczkę, więc chyba bezproblemowo. Ja też zaraz spadnę chyba. Ej, da się kopać w ogóle przeciwników. Ale, znaczy, czekaj, jak, bo musisz... Tak, został na hita. Musisz mieć miałem animację kopania, uważaj, zabij go. Czekaj, ja nie żyję, nie? Aha, dobra, to no. NPC mi się pojawił. Dobra, NPC mnie uratował. Ale jedź do tego miejsca, także tam spoko walcz. Ja pewnie zaraz zostanę przywołany do ciebie, mam taką nadzieję przynajmniej. Mhm. Już lecę do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Dobra, tu jest jaskinia jakaś. Tylko kurczę, mam wrażenie, że to nie jest odpowiednie... chyba się pojawiłeś tak, właśnie. Jesteśmy. Tylko ja mam wrażenie, że to nie jest miejsce, w którym powinniśmy zrobić questa. I to zaraz straszne. Zobaczymy, ale chodź tutaj. Ej, widzisz co tam jest na drugiej stronie? Widzę, nie widzę, ale patrz. O, uważaj. Walczą. To czekaj, bo... Albym spadł. Co jest? Miałem gościa i spadł. Prawie spadłem. Nie. Zabiłem go. O, czy... piórko. O, faktycznie. Jest jak dobrze to... że zajrzałeś tu. I że to zauważyłeś. Chciałem go zabić, bo rzucał we mnie włócznią. Tak to bym, nie, znaczy nie, raczej bym tu wszedł. Gdzie mówiłeś, że trzeba wejść? Nie, to jest jeszcze wyżej. Przeciwko tej jaskini jakby, tam ktoś siedzi. No chodźmy właśnie. Kto wie, może to będzie przejście. Uważaj. Przejście chyba nie ma, ale znajdźka jest. Zabiję się, o właśnie. O, pokaźny zapas skori. No czekaj, ja użyję to co mam. Takie znajdźki to ja chcę. No, wiesz co, potem muszę w końcu zostawić parę rzeczy w ekwipunku w skrzyni, bo w ekwipunku nie ma miejsca już. Mhm. Nie? 23 tysiące już. Wow, zrespili się, jak to możliwe? Ej, no nie, bez sensu, co się stało? Wiesz co, okej, bo oni się zrespili już wcześniej, tylko teraz nas zauważyli. Ej, spadli. Jeden zniknął. On nie spadł, on wyleciał w powietrze i zniknął. Zobaczysz u mnie na nagraniu, on po prostu zniknął. Wrzucił go w kosmos. Ej, tutaj byśmy przeskoczyli może, do tej znajdźki. O nie! Dlaczego podwójnie? Nie wiem. Pardon moi. To jest najgorsze, że teraz może nam się zrespią znowu. Nie zrespią się chyba. Przedtem się zrespili, bo ja ich zabiłem. Myślący korzeń. A się wystraszyłem. Podszedł do mnie NPC, wiesz? Ej, dobra, widzę gdzie jest wejście. Na górze są jaskinie. Tylko jak ja co mam wrócić? O cholerka. Czyli nie musimy tam iść, co teraz byliśmy. Wiesz co, właśnie tutaj, stąd jakby jest wejście nad nami. Nad nami jest jeszcze wejście na jedną jaskinię. Nie wiem, odzyskać swoją skorię. Dobra, pojawiłeś się. No, jestem. Dobra, czyli jak to robimy, powiedz mi. Tutaj chodź do mnie, chodź do mnie. Jak mam tam skoczyć? Normalnie, podejść, tutaj jest platforma, możesz przejść sobie. No ale... podskocz. Jak mam tam wejść? Ja cię podrzucę tam, czekaj. Nie ma opcji. Nie, no musi być. A nie chwycisz się tego? A nie. Okay. No to słuchaj, trzeba rzucić, nie? W ten... Ale da się, powinno się dać. Tak? Wiesz co, odbijam się głową o to, więc raczej. Ja też się łapię, znaczy odbijam głową. O nie. Ej, żyję! Co? Co to za życie, gościu? Ej, ja idę na ten wyższy punkt. Wiesz, że tutaj mogliśmy po prostu włócznie rzucić? Naprawdę. Poczekaj, żebym cię widział, gdzie mam iść.
Znaczy, myślałem, że wiesz gdzie. Zaczęli do mnie rzucać. Nie, to ja rzucałem. O fuck, gdzie ty jesteś? Tam, co ty zeskoczyłeś. Dobra, tu się jednak nie da dorzucić, aż chyba, że... O fuck. Nie, w locie się nie da. Zobaczysz to na nagraniu. Co się stało? Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie. Jak ja tu spadłem? Ja jestem w wodzie na dole. Co? Dobra, dobra. Wiesz co, ja cię dam zabić, bo szkoda mi włóczni. Nie, słuchaj. Nie, 33 tysiące, nie chcę. Nie, 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 słuchaj, przejdę do ciebie. Wyjdziemy z tego. Idę, jestem tu. Jezu, patrzyłem życie. Okej, widzę. Widziałeś, że nie miałem HP? A wiesz, jakby mi się to, że jakby mi nie zabrakło życia, to bym zginął tak już na stałe? Tak. I bez możliwości wskrzeszania, ja pierniczę. Musimy od samego początku nie skakać po znajdźki. Co? Tak, mówię, musimy szybko przejść po prostu. Tak, i bo... idziemy po... prostą drogą, właśnie, bez znajdziek, bo one nas troszkę tutaj... I trzeba wyjść jak najwyżej. Mhm. Bo te znajdźki nas wybijają, chociaż, co prawda, jest tutaj właśnie teraz punkt, gdzie musimy skorzystać z tej włóczni, mi się wydaje. Tak, tak. Chyba, że nie musimy. Może zabijem ich. Ej, jakbyśmy na drugą stronę wskoczyli. Poczekaj. Czy umarłeś? Jakim cudem? Uderzyłem go i on wybuchł. Czy ty jesteś? Obok ciebie zginąłem. Dobra, to czekam tutaj na ciebie. Ale to było... Bo masz skory do odzyskania. W momencie on robił wybuch, a ja... 33 tysiące, fuck. Ale dobra, stąd tu rzucę wybuch. Co? Ja tak samo! Wybuchłeś? No, muszę iść do tego miejsca. No, to było dziwne. What? To było bardzo dziwne. Nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło. Zobacz, czy też ta lokacja jest? Nie wiem, wkurza mnie, najgorsza lokacja tej pory. No, jest, jest taka. Bo na górze widziałem takie jaskinie, do których można było chyba... Ale nie wiem. Dobra, pojawiłem się właśnie. Poczekam nie, na ciebie. Nie widzę cię. Ja się dopiero pojawiłem. O, biegnie do mnie gościu. To ty jesteś? Nie. Czy NPC? NPC chyba. W takim razie. Dobra, gdzie są nasze skorie? Ty na samym początku prawie. Okej, okay. Teraz skoczę po tą znajdźkę obok. Żyję. Ej, dobra, jestem! Ale... ale ja mam farta. Ale ja mam farta. Jak ty to zobaczysz na nagraniu, w ogóle dwie takie sytuacje dzisiaj to... No nie! Już rzuciłem tym! Dobra, muszę wrócić tu. Jakie miałeś farto? Powiedz, co się stało. Zaraz zobaczysz. Znaczy, zobaczysz na nagraniu. Okej. Okay. Uważaj, biegną do nas. Znaczy, ja nie żyję. I rzucają. A, to jest... To nie jestem ja, to jest najgorsze w tym wszystkim. Znaczy, jak dla mnie najlepsze, bo jest dobry NPC. No, lepszy od ciebie. Chyba. A. O, zrezygnował gościu, sobie poszedł. Chodzi po drabinie. Co ty robisz, gościu? Dobra, ja leżę tutaj, gdzie... ginąłem, jestem. Czyli gdzie? Bo giniesz co 30 sekund. Mówiłeś coś? Przerwało. Gdzie się spotykamy? O, w końcu jesteś. No, widzę cię. W końcu żyjesz na tyle długo, że mogliśmy się połączyć. Przerywa coś. Niewygodna, mówisz coś? Prawda. Nic. Dobra, gdzie jesteś? No za tobą, odwróć się. Nie. Tylko to... przegrani patrzą do tyłu. Cały czas będziesz widział moje plecy. Widzę, jak się turlasz. Mhm. Dobra, tylko jak wejść tutaj? Czy da się tego ziomala zapytać? Pomóż mi, gościu. Ale ja nie wiem, jak tam dojść. Jak nie wiesz? No jest jedna droga tylko. Aha, trafiłem w typiarza, no. Nie. Myślałem, że to jest ten, co się dołapać można. Gdzie tu są tacy? Idziesz główną drogą?
I masz? Co, bo jestem w trochę innym miejscu niż ty. No właśnie. Dobra. Czekaj. Dobra. Pozabijani. Ja wiesz co? Chodź tu w moją stronę. Ale... Ej, ale na dole są jakieś trzy Ej, tu jestem, tu, gdzie tych dwóch gigantów jest. Jola, biegnę. Gdzie? Czy mogą mnie zrzucić z drabiny? Tak. Nie pytaj skąd o tym wiem. Dobra. Ja jestem już w miejscu naszym takim, którym... Nie wiem, idę za tobą, zobaczymy, zaraz będę. Mam nadzieję, że idę dobrze. Nie, no i nie macie tutaj, gdzie jest tych dwóch gigantów, umarłem. Padłeś. No ja już nie, nie padłem. Dobra, idę do ciebie, poczekaj. Widzę cię, teraz... No, aha, czekaj, bo idzie do mnie gigant jeden. Rzuć tą włócznią. Ale idzie do mnie gigant. Ale po co, no uciekniesz od niego, po co tam z nim się bijesz i ryzykujesz? Bo nie chcę polecieć tam i mi dwóch przyjdzie. Jakich dwóch, jak oni nie mogą przejść? To jest przepaść. To jest przepaść. Jak oni... Idzie... oni nie mają jak tam przejść. On jest u mnie. On jest u mnie. Nie mogę rzucić. Bo mnie... A się wystraszczyłem. Szarżuje na mnie. Ej, jak w sumie to... Nie dorzucę stąd. Czekaj, wiesz co, ja stąd nie dorzucę. Dorzucisz, dorzucisz. Musisz tak mieć lekko nad kropeczką tą trzecią z samego dołu. Możesz. Poczekaj. Nie, bo stoi za mną gościu. Nie stoi za tobą, bo 10 metrów za to mi się zablokował jeszcze. No, a ja słyszę i mi się ekran trzęsie, no to wiesz. Dobra. Ekran mi się trzęsie. Stresujecie mnie. What? Od pleców się nie da? No, udało się, nie? Jak tu jest dwóch gościu. No tu jest domyślnie dwóch. To mówiłem, że chcę ich najpierw wystrzelać czy coś. Dobra, jednego nie ma. Dobra. W jaskini z nim walczyłem. Ktoś jeszcze do mnie rzuca. I wstał jeszcze jeden. Szybko. Uważaj, bo zaraz dostanie włócznią. Uważaj, uważaj, uważaj. Chodź tutaj, 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 tutaj. Widzę znajdźkę jeszcze na prawą jedną. Ja nie mam za bardzo pomysłu, jak mamy wejść tam wyżej, bo nie widzę za bardzo tam. Uważaj. No, wzięliśmy już to. Ale nad nim jest jeszcze jedno. Ja pierdzielę. Prawie umarłem też. Gość jest naprawdę niemożliwy. No. No i gdzie tu jest opcja? Nad nami coś jest, wiesz? No tak, ale jak tam się dostać? Czekaj, mam pomysł. Chodź za mną, chodź za mną. Jesteś? No. Chodź. Ale po co tam? Chodź. To była nasza świątynia. Z tamtego miejsca, co byliśmy, nie wejdziemy wyżej. Ej, zostało mi 20 tusy, nie wiem, czy nie chcę zresetować. Żeby wejść wyżej, gościu. Ej, ale tutaj nie było nas, nie? Chodź, sprawdzimy to. Gdzie, co? Tam. Byliśmy tam? No. Nie. Naprawdę? Nie. No właśnie, może... Czekaj, 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 stój. Chodź, zresetujemy się, chodź ze mną. Ja 20 tusy, nie wiem jak ty. No, ale nie siadaj, tylko... Dobra, chodź. Bo tutaj była droga jeszcze... O Jezu, nie tak. Dobra. Nie, bo tam była droga taka na tym wiatraku jakby. Au. Dostajesz z tego, czy nie? Przełęcz podciętych skrzydeł. To jest chyba inna lokacja w ogóle, gościu. Ale może... O, coś mnie... Zaciąłem się, czekaj. Okej. Okay. No, bo ci się doczytuję chyba. Mhm. Nie, nie wydaje mi się, że to było to. Zobacz, jak daleko jesteśmy od questa.
To jest ale... coś innego. Nie, tu nie ma przejścia. Okay. Mm. Okay. Wiesz co, jesteś pewien? Pa, no. Zobacz, że to skręca w lewo, patrz. No to chodź, zobaczymy, ale... Ja bym poszedł tutaj, bo zobacz, że to jest połączone górą. No właśnie nie wiem, gdzie. Biegnie, uważaj. Na plecach też mamy. Uważaj, drugi idzie. Uważaj, gdzie jest drugi? Już odpuścił. Uwaga, tu są ci, co wybuchają. Dobrze, tak jak cię uczyłem padawanie. Co? Czemu mówisz o sobie w trzeciej formie? Biegną, uważaj, trzech! Nie mogłem go namierzyć w ogóle. Nie, ja nie miałem staminy. Nie, nie, gorzej. Czekaj, wziąłeś to, co tu było? Jeszcze są. Nie mogę namierzyć wrogów, o w końcu. Dobra. Ej, te kruki są creepy. Kolejny biegnie. Chodź na górę. No właśnie tak chciałem. Ale gdzie jest drabina? Jest drabina? Nie, trzeba wskoczyć. Jak wskoczyć? Tutaj? Tu, no. A. Samemu da się? Da się. Dobra, chodź, wejdziemy, będzie szybciej. Nie! Teraz ja nie wskoczę. Mówisz coś? Co tam? Hej, na dole, chodź! Cyk. Mam wrażenie, że to nie jest to przejście. Mi też się chyba już teraz wydaje, że nie, ale... Tam było przejście takie ewidentne w takim... Dobra, no, wróćmy się. No... To jest zła droga. By taką dużą postać dali w miejscach... Uważaj, uważaj, uważaj. No co? Patrz, nie widzisz go? Nie widzę, ale po co z nim walczyć? Sorry, ja i patrz, tam też widzę znajdźkę. Uważaj, z góry. Tak, widzę, widzę. I jeszcze za tobą. Nada się. O, big. Co? Tędy możemy przejść, na górę. Gdzie tędy? Tu jest, jesteś. A patrzyłeś pod tym? Patrzyłeś pod wodospadem? No nie, ale nie widać tam przejścia na pewno. Może. Tak. Znajdzie też nie, one się ładnie odznaczają. Natomiast wiem, jak trzeba przejść tam, do tego miejsca, którego nie widzieliśmy jeszcze. Dobra. Tu już nic nie ma, zobacz. Nic, tutaj tam nam nic nie dają. Chodź. Na dół, nie stracisz życia. Poczko, skoczyłem za tobą zaraz. Teraz tak, tutaj. Jednak trzeba było wrócić, mi się włócznie skończą, mam 6 tylko. Ja 14. Też mało. Wow. Widziałeś to? Oj, nie, bo... Ciekałem właśnie. Uwaga. I teraz patrz. Patrz i ucz się. Jesteś? Mhm. Patrz, gościu. Patrz na mnie. Ostatnia. Jak idealnie. Ostatnia jak mi została. Timing. No. Ale nie, w tym samym momencie. No tak, to wiem, to wiem. Ale tutaj musi być ten quest nasz. Jest. Dobra. Uważaj, biegnie do ciebie, gościu. Wow. Pięknie, powróć do spoczynku tułacza, dobra. A tak sobie myślę, że możemy skoczyć w dół i jest ten. To jest? Nasza kapliczka. No.
z której się nie przeniesiemy. Jeszcze sobie zabiję jednego gościa. Nie? Chyba nie. Bo jak tutaj ten latający się zmieści? Dobra, wracamy do tego, nie? Z kością. Mhm. Tylko czekaj, tu jest znajdźka. Czekaj. Ja nie mam kości. O. No. Żartujesz, goście. Nie, gdzie masz znajdźkę? Ale to nie są kości, tylko... Te kości w sensie... Szczątki. Szczątki tchórza. No nie ma szczątków. Tam był jeszcze jakiś inny A item. A chyba, że mam je na... Nie, nie mam. Ups. Dobra, idę po tą znajdźkę tu. To nie... Ale to zrobiłem. O Jezu, czy ty to widzisz? To nie, nie, bo już teleportowałem, ale to nie jest to, o co chodzi. Gościu. Skoczyłem po szczątki. No. Trzaskające włócznie są. Co nie jest to, o co chodzi? Ten skarb, to w sensie to nie były te szczątki, niestety. Mhm, a też po nie byłeś, tak? No nie, 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 ja ich nie potrzebuję, ale... Dobra, wiesz co, ja to zrobię inaczej. Dobra, broń włócznie, sobie ulepszyłem. A to było z 16 włóczni, więc... A, no to... Więc rzucam i się wracam. Właśnie, włócznie. Ja oddam questy wszystkie, teraz pogadam. Bartman i ja rozmawialiśmy o core bile i zdecydowaliśmy, że jest zbyt kostyczne do użycia. Houndtail, however, teraz to bardziej promising. Mi się pojawiła i mnie wystraszyła. Dobra, widzę jakieś... And now Silurin's told me of another great beast in the Bronzed Mire. A Romar. Romar Horn holds some powerful medicine. This Romar seems untouched by light sickness. Dobra, biegnę po prostu wodą w dół. Nadziei na kapliczkę. Przydałoby się. A na mapie nie masz ich zaznaczonych wszystkich? Powinien mieć, tylko laguje mi lokacja. Wow. Padł mi zaczął. Co się stało? Gra mi się zacięła i padł mi brzęczy. Ups. Widzę, że walczymy. Co się stało? Co? Jak to walczymy? 60 FPS? Nie, że Amiren walczy. Gościu mnie bije? Okej, okay. Gra się ścięła. Ale miałem farta. Ale NPC też mi się ściął, wiesz? Gościu mnie bił i nie dostawałem hitów, jakby. Dziwne to było. Dobra, wstawiam rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra, ja zaraz będę w kapliczce. Ej, do czego był potrzebny runiczny szaniec? Nie wiem. Może już do jakiegoś questa zostawię to. Dobra. I teraz ale tak. Ale za tych grubych jest 800. No, oni tam naprawdę na bardzo ładnie dają doświadczenie. I to te wszystkie nasze trzy jeszcze zadania, łącznie 4. Dobra, jestem już na wzniesieniu proroka. Spoko. Ja biegam sobie po osadzie tutaj. Ale fajny skrót zrobili tego wzniesienia proroka. Co, fajnie. Możesz sobie skakać po skałach. Ej, fajnie to do miasto wygląda teraz. I have learned much from that archive tablet you found. I feared that Cisna's dark arts corrupted Silurin, but the tablet says otherwise. I spoke with Silurin, and she showed me how one can be shadow without fear. Wydałem 30 chyba 7 tysięcy na ulepszenie broni, teraz mam 2000 niecałe. Okej. Ja mam 51 i jeszcze woreczki do otwarcia. Właśnie się teleportuję do spoczynku. The mother slumbers in the Featherlands within a great lake. We need her help. Mi się wydaje, czy w grze zmienili muzykę? Nie wiem, bo ja teraz słyszę grę na harfie. Ale nie, jest tak sama w ładowaniu mi się wydaje. Aha, możliwe. Chociaż, wiesz co, może to po prostu od pewnego etapu w grze jest jakiś inny utwór taki tam, ale w mieście, w sensie naszej osadzie, nie wiem, czy to miastem już możemy nazwać, chociaż w sumie chyba tak, to jest ta sama ścieżka cały czas. Dobra. Tak się właśnie zastanawiałem, bo wiesz, te gry się update'ują i tam dodają. Dobra.
Jestem, zaraz się pojawię. Dobra, przyleciałem. Kwestik, oddajmy go. O, zaraz tutaj obok. After all, a decantress is of little use without her sense of smell. Jak coś dałem się ten kocioł. Nowa wyprawa, góra. Też dostałeś nową wyprawę, góra? Nie wiem, bo słucham wszystkich rozmów. To rozmawiam, rozmawiam, tylko słucham tych dialogów jeszcze i tak dlatego to trochę schodzi. Amiren had one, but she gave it to her executioner, a brutal listener named Talleyrand. With my sister's death, he will have fled to the Featherlands, his home. Find him and take the seed from his dead hands. World seeds. There is some. Okej, dobra, już mówi to samo. Musimy do samej Gefn chyba iść. Matka z otchłani. Mi się wydaje, że to o Gefn chodzi. Jeszcze mam dwóch NPC. Niestety nie został. Without Fiske and these sparking spears, my tribe can be proper free now. Now, you mind handing Fiske's lore over? I'm keen to find a better home. O, daruj przynęty. Fathom what went wrong with them boys, Ake and Fiske. I reckon there's some shadowy whisperings behind all this. Mark my words. Now that the business of salvation is done and dusted, let's get on to the personal stuff. That Cory, what thought this whole fracas up, he needs to pay for what he started. Don't know whether you'd call this justice or vengeance, really. To me mind, it don't matter either way. It all ends the same, don't it? This slimy worm has managed to slither his way into the good books of a Lotharian clan. He's tucked up nice and cozy in their fort near the Bronzed Mire. Fancy some snake hunting? Dobra, ja już zrobiłem wszystko. Okej, okay, właśnie jeszcze jeden NPC mi został. Właśnie pójdę z nim porozmawiać. To już nie jest NPC, to już jest quest. Czekaj. Generalnie tak, zadań, które mam aktualnie to Bataran, brak dostępnych wypraw. Amara, odnajdź Gefn na rdzawym trzęsawisku. Silaren, zabij Talarana i odbierz mu nasiono świata. To moglibyśmy zrobić, słuchaj, to by było ostatnie zadanie u Silaren i brzmi jak fajny quest. Daj mi sekundkę, ja jeszcze oddam. Okej, spoko, spoko. U Jokela pojawiło się ostatnie zadanie, w ogóle to wygląda jak ostatnia lokacja już, patrząc na sektor, w jakim jesteśmy, wiesz? Góra, udaj się na rdzawe trzęsawisko i zdobądź róg Roamara. Eila, również ostatnie zadanie, udaj się na rdzawe trzęsawisko i zabij Koryego. I Flokir, wyrwi lirę ze szponów ludzi z kanionu. U Flokira jeszcze 3-4 zadanka nam zostały, zależy jak to idzie, także no, generalnie trochę do roboty będziemy mieli. Ale też będą to questy, które zrobimy, tak można powiedzieć, za jednym razem tak naprawdę. Podejrzewam, że za chwilkę poznamy jakąś nową osobę, która będzie dostarczała tych zadań jeszcze na długi czas, bo pamiętam, że pisaliście w komentarzach pod tą serią, że jeszcze trochę gry zostało. Że tak się nie spodziewam zbyt szybkiego końca. Quest dla Amary, nie wiem czy dla Silaren zwróciłeś, zabij Talarana. Tak. Talaran to jest chyba jeden z tych braci gigantów, braci Batarana, naszego kowala. Ej, to jest niezła. No.
Ale myślę, że co? Myślimy, że to jest odpowiedni moment, żeby sobie tutaj zakończyć i w następnym odcinku, jak już tutaj wspomniałeś, udamy się na te nowe tereny. Tak, dokładnie. Naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy w tym odcinku i myślę, że w kolejnym zrobimy jeszcze więcej, bo mamy masę questów obok siebie. Także cóż, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy następnym razem na Ashen. Dokładnie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.